Dziennikarstwo obywatelskie jest bardzo ważne, ale moim zdaniem nigdy nie może zastąpić dziennikarstwa profesjonalnego, zawodowego. Kiedyś jeden z laureatów Grand Press Photo powiedział mi, czy gdybyś zepsuł ci się samochód, to oddałbyś go do warsztatu obywatelskiego czy do zwykłego. No, tak samo jest z dziennikarstwem. Dziennikarstwo obywatelskie może pomagać dziennikarzom i może pomagać mediom społecznościowym, ale nigdy nie zastąpi prawdziwych zawodowców. Nigdy nie będą ci dziennikarze mieli tyle czasu, tyle energii, tyle siły, a czasem w końcu pieniędzy, żeby móc prowadzić śledztwa, które muszą prowadzić dziennikarze, a których często profesjonalne redakcje już też coraz bardziej zapominają. Nie wierzę w taką wizję świata bez mediów, a mediów bez dziennikarzy. Opowiadał mi ktoś, kto się zna na giełdzie, że w czasie bessy wydaje się wszystkim, że te firmy, które spadły, już nigdy nie będą miały wartości. My jesteśmy trochę w takiej sytuacji. Dziennikarze wydają się obecnie bez wartości, media w odwrocie. Ale to, żeby świat z dobrą demokracją istniał bez dziennikarzy i bez mediów, ja nie wierzę.